W sobotę 3 sierpnia w ramach przygotowań do rozpoczynających się w przyszłą sobotę rozgrywek trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej Resowia Rzeszów zmierzyła się na własnym stadionie ze Stalą Sanok. W pierwszej połowie trener Resowi Roman Borawski postawił na piłkarzy, którzy prawdopodobnie rozpoczną mecz w wyjściowej jedenastce w pierwszym spotkaniu rundy jesiennej. Początek spotkania przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy stwarzali zagrożenie pod bramką Piotra Krzanowskiego. Do zdobycia pierwszej bramki biało-czerwonym brakowało jednak skuteczności. Większość ataków Resowia przeprowadzała prawą flanką. Próby te nie przynosiły jednak oczekiwanych przez rzeszowską publiczność rezultatów. W 30 minucie spotkania dobrego dośrodkowania Mateusza Faki nie wykorzystał Piotr Łuczka. Wyraźną przewagę piłkarze Resowi wykorzystali 6 minut później. Po nieudanej akcji gości rzeszowianie wyprowadzili kontratak, a prostopadłe podanie Bartosza Madei wykorzystał Michał Ogrodnik. W 37 minucie nerwów na wodzy nie utrzymał stoper żółto-niebieskich Piotr Łuczka, który sfaulował w polu karnym strzelca pierwszej bramki dla rzeszowian Michała Ogrodnika. Jedenastkę pewnie wykorzystał Bartosz Madeja. Po zmianie strony do głosu doszła Stal Sanok. W 61 minucie najprzytomniej w polu karnym Resowi zachował się Maciej Kuzicki, zdobywając bramkę kontaktową. Gospodarze nie zamierzali jednak odpuścić. Podopieczni Romana Borawskiego konsekwentnie atakowali prawym skrzydłem, jednak próby te nie przynosiły efektów. Dobrej okazji na wyrównanie wyniku spotkania w 75 minucie nie wykorzystał Artur Izdebski. Szczęścia próbowali również napastnicy Resowi Rzeszów, których strzały nie sprawiały większych problemów wprowadzonemu po pierwszej połowie Romanowi Hopko. Kilka minut później kolejny raz dobrze w bramce zachował się golkiper Stali Sanok, który nie dał się pokonać z bliskiej odległości. Chwilę później żółto-niebiescy zmarnowali dwie szanse na wyrównanie spotkania. Najpierw nie udało się Pawłowi Poliniewiczowi, a kilkadziesiąt sekund później z podania kolegi nie skorzystał Sebastian Sobolak. Resowia Rzeszów Stal Sanok 2-1. Do przerwy żeśmy trochę byli wystraszeni, trochę żeśmy mieli inny skład, bardziej odmłodzony. Stracone bramki uważam, że nie powinny nam się zdarzyć, gdyż pierwsza bramka uważam była z ewidentnego spalanego, a druga to jest, było to ciąg pomyłki i karny. Ale myślę, że Resowia była lepsza. I tutaj chcieliśmy przede wszystkim skupić się na początku meczu, na tej pierwszej połowie, na powiedzmy też składzie, który prawdopodobnie wyjdzie na ten pierwszy mecz. No i jeżeli miałbym być szczery, to naprawdę nieźle to wyglądało. Nie mrawa mina, ponieważ z mojej strony zostały puszczone dwie bramki. Pierwsza bramka praktycznie ze spalonego, druga karny. No troszkę ta gra w pierwszej połowie nie wyglądała tak, jak miała wyglądać. W drugiej trochę poprawiliśmy tę grę. Ale jak wiemy, musimy poprawić wszystko na przyszły tydzień, ponieważ zaczyna się liga, także musimy być w 100% przygotowani do ligi. Myślę, że pierwszą połowę zagraliśmy dobrą, albo nawet bardzo dobrą. No a druga połowa była zdecydowanie dużo słabsza. Nie wiem, będziemy na treningach oglądać ten mecz i wyciągniemy jakieś konsekwencje. W drugiej części puściłem doświadczonych zawodników bardziej ogranych i myślę, że zdominowaliśmy w tej części gry Resowie. Druga połowa, no niestety już przy tych zmianach, które poszły, troszeczkę zawiodła przede wszystkim nas trenerów, ale myślę, że samych zawodników też, bo jednak pogubili to krycie i ta odpowiedzialność, która spoczywa na zawodniku, który jest na boisku, gdzieś została, że tak powiem, w szatni. No. Nasza kondycja jest na dzień dzisiejszy jest dobra, ponieważ jak wiemy, było całe zamieszanie w klubie, nikt nie wiedział, czy w ogóle klub będzie istniał. Wystartowaliśmy trochę z treningami za późno, także próbowaliśmy to jakoś podgonić i teraz musimy wyjść i ambicją i na świeżości musimy powalczyć w tej trzeciej lidze. Zadowolony jestem z tego, że wszyscy wybiegali, wszyscy byli zaangażowani, wszyscy chcieli powalczyć, grali. Młodzi naprawdę pozytywnie, duża ambicja, duża wola walki, jeszcze trochę poprawić sposób zachowania na boisku i operowania piłką i będzie bardzo
bardzo dobrze. Miejmy nadzieję, że te wszystkie zmiany, które są w tym momencie w klubie, będą szły w dobrym kierunku i tak jak nas nowy zarząd nam zapewnił, że wszystkie wypłaty, wszystko będzie uregulowane, będzie na czas i my z tym wychodzimy do nich, że wierzymy im i będziemy zostawiać zdrowie na boisku. Thank you.